Dzień dobry, to jest program Sport Talker. Odcinek specjalny, ostatni w roku 2021. A witają Państwa Tomasz Pietrzykowski i Jakub Szymański. Tak jak zapowiadaliśmy tydzień temu, dzisiaj odcinek specjalny. Dzisiaj sportowe podsumowanie roku 2021. To już taka tradycja w Sport Talkerze, zawsze na koniec każdego mijającego roku podsumowujemy to, co się wydarzyło w roku minionym. Żeby to niejako uprościć, dzielimy to na różne kategorie. No więc Tomku, zacznijmy od sportowego wydarzenia roku. Tych wydarzeń w tym mijającym roku 2021 było mnóstwo, no bo mamy przede wszystkim najlepszy sezon w historii Rakowa Częstochowa z Pucharem Polski, z Wicemistrzostwem Polski, z debiutem w europejskich pucharach. To wszystko na ten jubileusz stulecia istnienia klubu. Mamy awans do pierwszej ligi Skry Częstochowa. To znowuż na jubileusz 95-lecia istnienia klubu. Zresztą awans do pierwszej ligi nie tylko drużyny męskiej, ale i drużyny żeńskiej. Mamy wreszcie niesamowitego Kubę Miśkowiaka, który będąc zawodnikiem Włókniarza Częstochowa jest wielokrotnym mistrzem świata. Tomku, które z tych wydarzeń, a może jeszcze jakieś inne, o których nie powiedziałem, było dla Ciebie takie najbardziej znaczące, które zapadło Ci najbardziej w pamięć? Znaczy tak, no Puchar Polski to jest pierwszy raz w historii częstochowskiej piłki, pierwszy raz w historii Rakowa Częstochowa. W dyscyplinie sportu po pierwsze niezwykle popularnej, chociaż jeśli patrzeć przez pryzmat występów generalnie zespołów w europejskich pucharach czy też reprezentacji Polski, no to nie wyglądamy już tak dobrze, jak wyglądamy w innych dyscyplinach sportu. Natomiast na pewno sport popularny, bardzo masowy i tutaj dojście nawet w Polsce do takich wyników, do takich sukcesów, no to jest już spore osiągnięcie, patrząc przez pryzmat klubowej piłki. Sukces ogromny, bo pierwszy raz w historii, więc należy się z niego cieszyć. No też nie cieszyliśmy się ze zdobycia Mistrzostwa Świata Juniorów przez zawodnika Włókniarza, chyba że coś pomyliłem, ale w ostatnich latach na pewno nie. Więc to też jest drugie duże wydarzenie sportowe dla nas, chociaż no tu by ktoś mógł powiedzieć, że to jest zawodnik nie rodem z Częstochowy, ale związany mocno z Częstochową. Na pewno takim zaskoczeniem dużym, ale bardzo pozytywnym taką niespodzianką to był awans Skry do pierwszej ligi, a choć do końca wydawało się, że ta Skra nawet się nie załapie do tych drużyn, które będą walczyć o tą pierwszą ligę. Okazało się, że w ostatniej kolejce to uczyniła i zrobiła niesamowity wynik, bo awansowała tej pierwszej ligi, więc ciężko tutaj taką gradację zrobić tego wydarzenia. Pewnie jakby się zebrało, nie wiem, z 10 osób, to można by było drogą głosowania czy tudzież losowania wybrać takie wydarzenie, tak, no bo będą tacy, którzy będą bardziej stawiać na piłkę nożną i powiedzą, że to jest ten Puchar Polski, tak jak powiedziałem, jedyny w historii częstochowskiej piłki. Jak się spotkałem tacy ludzie jak ja, to powiedzą, że Mistrzostwo Świata to jest to wydarzenie, które powinno być uznane jako wydarzenie, chociaż ono się nie odbyło ani nawet w Częstochowie, ani w Polsce tak naprawdę, bo to no było tak, kilka, no, kilka turniejów. Tak? Natomiast Związku tak jak mówię, no, tutaj by trzeba było pewnie, mówię, no, jest takie z 10, może 11 osób, żeby te głosy się nie były porówno i pewnie byśmy wybrali drogą głosowania, tudzież tak jak powiedziałem, losowania. A tak każde z tych rzeczy, które wymieniłeś, należy uznać na pewno za bardzo fajne, sympatyczne wydarzenie sportowe, jakie miało miejsce, które się zapisało w historii 2021 roku i zapisało się w ogóle w historii częstochowskiego sportu. No i będą się cieszyć z tego, że takie wydarzenia były, że w tych trudnych czasach, a ta przyszłość też się nie zapowiada różowo, to mieliśmy przynajmniej tutaj w sporcie powody do radości. Wiele powodów do radości. Próbując antycypować wyniki takiego sondażu, no oczywiście szanując zapał miłośników żużla, chyba wydaje mi się, że no,
ewentualne złoto włókniarza, jeśli takowe by się zdarzyło, mogłoby konkurować czy z Pucharem Polski, czy z wicemistrzostwem Rakowa, bo jednak siła przebicia piłki nożnej jest tak znaczy, ogromna. Piłka, jest, tak jak, no, piłka to jest sport ogólnoświatowy. Żużel jest pięknym sportem, popularnym sportem, ale mówię to uczciwie jako człowiek, który ponad 30 lat ogląda żużlowe mecze, turnieje w różnych ligach, w różnych rozgrywkach. To jest sport regionalny i to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, patrząc na jego zasięg. Tak? No, to, taka jest prawda, no, nie będziemy się oszukiwać. I myślę, że wszyscy, którzy są związani mocno z tym sportem, nie wiem, czy to będzie Michał Święczyk, czy to będzie Marek Grzyb, który mogę powiedzieć, bo dobrze znam, czy nie wiem, Maciek Polny, który organizuje żużlowe eventy w Polsce. No to mamy tego świadomość, że to jest jednak, no nie można tego do piłki porównać, ani do siatkówki nawet, tak? Więc no tutaj na pewno tak, ale my też patrzymy trochę przez pryzmat taki lokalny, a tutaj po tym lokalnym poziomie nie wolno na pewno powiedzieć, że Puchar Polski to nie jest wydarzenie, bo to jest ogromne wydarzenie, ogromny sukces, historyczny sukces, ale mówię, dla iluś wszystkich sympatyków żużla to jednak Mistrzostwo Świata będzie tym większym sukcesem. No i cóż, no, panie Tomaszu. To jest każdego wybór, każdego wolna. Panie Tomaszu, to głosowanie pozostaje, nic innego. No. W takim razie głosujmy dalej. Przechodzimy do kategorii sportowca roku, więc jakby odnosząc się do tych naszych rozważań odnośnie sportowego wydarzenia roku, zakładam, że ani najlepszy młodzieżowiec PKO Ekstraklasy ubiegłego sezonu, czyli Kamil Piątkowski, ani no myślę, że najlepszy piłkarz Rakowa Częstochowa w roku 2021, czyli Hiszpan Ivi Lopez, tutaj nie ma szans powalczyć z Kubą Miśkowiakiem, trzykrotnym mistrzem świata. Także patrząc na ilość medali zdobytych przez Jakuba Miśkowiaka, bo to są zwycięstwa na własnym podwórku. To jest złoto w młodzieżowej drużynie Mistrzostwach Polski. To jest srebro w parach. To jest sukces indywidualny, czyli młodzieżowy indywidualny mistrz Polski. To są sukcesy reprezentacyjne, łącznie z Mistrzostwem Świata Juniorów, indywidualnym i też niewywalczonym takim przypadkiem, że raz się udało i zdobył 14 czy 15 punktów, jak to się zwykło mówić, miał dzień konia, tylko do tego musiał dojść w kilku turniejach, tak? No więc ilość medali w Polsce, ilość medali na świecie, no na pewno tych medali tyle ani Piątkowski, ani Lopez nie mają, natomiast pierwsza trójka całkiem mi się podoba. Czyli Miśkowiak, Piątkowski, Lopez. Całkiem mi się podoba ta pierwsza trójka, natomiast Kuba, tak jak mówię, patrząc na to, że oczywiście, gdybyśmy mieli taką sytuację, że któryś z tych zawodników, o których mówimy, związany z Rakowem, Piątkowski jest Polakiem, Lopez nie, ale powiedzmy, że Piątkowski byłby dzisiaj, mistrzem Europy choćby na przykład w swojej kategorii wiekowej, tak? A już nie mówię o jakimkolwiek innym sukcesie, albo nie wiem, byłby w pierwszej czwórce grających zespołów, nie wiem, na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, no to też by to była inna gradacja, bo mówię, piłka to jest globalna, ogromna dyscyplina sportu. Żużel nie, żużel to jest sport dla regionalnych i dla wybrańców, tak? No ale jeśli patrzymy z poziomu dzisiaj lokalnego i tego, ile tytułów ma Kuba Miśkowiak po jednym sezonie, no to Kuba wygrywa. Choć jakby przy sportowym wydarzeniu roku troszkę podważałem to, co mówisz, no to tutaj jak najbardziej się zgadzam, a Kamilowi Piątkowskiemu życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, bo wiemy, że pierwsza część tego roku bardzo owocna. Kamil zresztą został powołany przez trenera Paulo Sousę do reprezentacji na piłkarskie Euro, natomiast potem bardzo przykra kontuzja, no i niestety Kamil pauzuje, Kamil się leczy, no i Kamil na razie nie zdobył tego miejsca w pierwszym składzie drużyny Red Bull Salzburg, a to dobre miejsce na rozwój Kamila i o tym też mówiliśmy, także miejmy nadzieję, że przyjdzie zdrowie, a za nim przyjdzie dobra forma i będziemy mogli się cieszyć się z występów, dobrych występów Kamila w przyszłym sezonie, choć oczywiście już nie w Rakowie. Kolejna kategoria, Tomaszu. Trener roku, tutaj to właściwie powinienem zadać pytanie, kto zajmie drugie miejsce, no bo myślę, że to, że wygrywają w Cuglach Marek Papszun, to jest oczywiste dla nas. Papszun tak, patrząc na, bo teraz tak, musimy sobie też wziąć po taką rzecz pod uwagę, co jest na przykład domeną plebiscytu sportowego, tutaj regionalnego w Częstochowie, że po pierwsze
patrzymy na dokonania, po drugie patrzymy na popularność. Jeśli dzisiaj chcemy połączyć popularność i sukces, no to niewątpliwie Marek Papszyn nie ma żadnej konkurencji, ponieważ no, człowiek, który od kilku lat prowadzi Raków, doprowadził go w drugim roku gry w najwyższej klasie rozrywkowej do wicemistrzostwa Polski i wygrał coś, co jest niezwykle cenne, bo tak jak powtarzam wielokrotnie, mogę się mylić, ale to zdobycie Pucharu Polski jest o wiele szybsze, patrząc na ilość meczy, ale o wiele bardziej trudne. Tutaj naprawdę trzeba i wielkiego zaangażowania zawodników, i wielkiego zaangażowania i taktyki trenera, żeby wygrać w momencie, kiedy tutaj jest system zero-jedynkowy. Wygrywasz, przechodzisz dalej. Nie wygrywasz, odpadasz, tak? Czyli po prostu system eliminacyjny. Więc to jest na pewno trener, który nie dość, że potrafił tą drużynę poprowadzić idealnie w lidze, żeby ona doszła do tak wysokiego miejsca, jakiego nigdy w życiu nie zdobyła, w historii nie zdobyła. Jednocześnie w tych bardzo wymagających, bardzo trudnych meczach też potrafił ten zespół przeprowadzić, doprowadzić do finału w Lublinie, gdzie zespół potrafił zwyciężyć z drużyną Arki Gdynia. Mało tego, ten sam trener potrafił wprowadzić w bardzo dobrym stylu zespół na europejskie salony. Wobec powyższego, no nie ma tutaj konkurencji dla trenera Marka Papszyna, drapie się po głowie, no trzeba by było po prostu popatrzeć już chyba nie w tych popularnych dyscyplinach sportu, kogoś by to można było na drugim, trzecim, no, czwartym czy tam piątym miejscu posadzić, na, tak? Na pewno wysoko powinien tu być na ten moment już były trener Legii Warszawa, czyli Marek Gołębiewski, bo to jak drużyna się prezentowała pod jego wodzą przez długi czas... No Marek tak, na pewno Marek swoją pracę do pewnego momentu bardzo mocno wykonał. Duet trenerski potem na koniec sezonu jakby też by trzeba było dołączyć, by trzeba było takich trzech trenerów, oczywiście, które prowadzić, bo Marek jakby ten sezon rozkręcił bardzo mocno z drużyny, która była stawiana, nie wiem, w roli zespołów, które mają walczyć o utrzymanie, no ale potem ta fantastyczna końcówka. No ja wiem, że dużą robotę wykonał Marek, no ale trzeba pamiętać, że te mecze rozgrywane przez młodych zawodników w bardzo trudnych warunkach i pogodowych, no bo nie padał śnieg jak teraz się pojawia, ale był upał niemiłosierny. Po 30 parę stopni więc, wtedy. Więc no... A chłopaki grali w południe. Wyczytać tych zawodników i grali to. I pamiętajmy, że to w ciągu kilku dni ta młoda drużyna rozegrała najważniejsze mecze sezonu. To niełatwe mecze z trudnymi rywalami, ale sobie poradziła, więc no już trzech trenerów z Kry można by było tutaj posadzić na tej ławce. Jeśli no, szukamy tego drugiego, no my, to myślę, z tym bym się zgodził. Myślę, że dodać też możemy czwartego, bo to co prezentuje Skra na jesieni i niewątpliwie jest zasługą trenera Jakuba Dziółki. Chyba do tego dodałbym trenera Lebiodę, który może nieco zapomniany, ale on z Norwidem zrobił bardzo dobry... No miałem tak wspomnieć tego trenera, bo naprawdę zrobił fajną robotę. Dalej zresztą chyba czyni dobrą pracę, tylko że z młodszymi zawodnikami. Taki był pomysł zarządu po dobrym udanym roku. Ja myślę, że to pokazuje, że trener Lebioda umie po sobie radzić z młodymi zawodnikami i umie uczyć tych zawodników. Niekoniecznie jakby prowadzić już starych, doświadczonych, którzy potrzebują jakby może nie nauki tyle, co ustawienia odpowiedniego, zmotywowania, wstrząsu, uspokojenia, tylko potrafi uczyć i to mu wychodzi bardzo dobrze, bo tą młodą drużynę tak sobie poukładał, że ona no, zaskakiwała nas bardzo, bardzo fajnymi wynikami, momentami. Dobrze, Tomku, w takim razie no, ostatnia kategoria taka personalna, działacz roku. Tutaj można wymieniać naprawdę wielu ludzi, no bo mamy prezesa Adama Stępniaka, który przywraca blask największej siatkarskiej firmie tego miasta, czyli AZS-owi Częstochowa. Mamy prezesa Michała Święcika, który od wielu lat robi bardzo wiele dobrego dla częstochowskiego żużla. Nie mówię tylko o włókniarzu, ale także o tworzeniu tego nowego żużlowego narybka. Mamy prezesa Janusza Danka, który jest niewątpliwie człowiekiem pozytywnie zakręconym na punkcie speedrowera, no ale tak naprawdę dzięki niemu ten speedrower w naszym mieście funkcjonuje, może z nieco mniejszymi sukcesami zespołowymi niż kiedyś, natomiast no, to, że drużyna jest, to, że jest nowy tor na Wrzosławiaku, to na pewno
w dużej mierze zasługa trenera Danka. Mamy wreszcie panią prezes Alinę Dobrzańską, która pozyskała prężnych sponsorów dla częstochowianki i to, co mówiliśmy przy okazji poprzedniego Sporttokera, przyszłość jawi się przed tym zespołem naprawdę w jasnych kolorach. Natomiast no, chyba patrząc na całość osiągnięć sezonu 2021, to trzeba powiedzieć, że bezkonkurencyjny okazał się tandem Cygan-Świerczewski, czyli znowu Raków Częstochowa. Sukces jakby powoduje, że kogoś się bardziej docenia niż tych, którzy bardzo mocno pracują, no bo oni są jakby bardziej popularni, częściej się o nich mówi. No i na pewno i prezes Cygan i prezes Świerczewski zrobili bardzo dużo i nie w jednym sezonie, tylko przez kilka sezonów dla tego klubu, dla zespołu Rakowa Częstochowa, a ten rok mogą po prostu świętować, bo po pierwsze ładnie im się to złożyło ze stuleciem klubu, po drugie osiągnęli najlepsze w historii wyniki, więc no, ciężko im odmówić tej palmy pierwszeństwa. Natomiast każdy inny działacz, który dzisiaj buduje pozytywną przyszłość swojego klubu, tak jak dzisiaj na przykład Ala Dobrzańska, tak, bo to powiem, dlaczego zacznę od Ali, bo to jedyna kobieta w tym towarzystwie, które wymieniłeś. Wobec powyższego, z szacunku dla pani, zacznę od Aliny. Ona dzisiaj buduje przyszłość tego klubu. Ten klub nie może się pochwalić sukcesami za zeszły sezon 2020-2021, bo on po prostu nie był jakiś może zbyt rewelacyjny, ale nikt się tam nie załamał i teraz powolutku się coś dopiero buduje. Być może w przyszłym roku, już pod koniec, będziemy mówić o tym, że to Alena Dobrzańska jest jedną z najlepszych działaczek, a być może ten zespół będzie na przykład w drodze do Tauron Ligi. Tak? Życzymy jej tego. To się tak może zdarzyć. No ale patrząc na przykład na prezesa Stępniaka, który na pewno nie ma z górki, tylko raczej mocno pod górkę, ale jednak w to wszystko się chce bawić. Z tego tytułu raczej nie upływa w luksusy, no i chce to robić, tak? No dzisiaj buduje tą siatkówkę, dzisiaj to może jest dopiero początek budowy, może ta koszulka nie jest w tym miejscu, w którym on by chciał, żeby może była, ale jest też sporo grup młodzieżowych, jest też gdzieś tam raczkująca sekcja z żeńskiej siatkówki, która też już jakiś tam postęp zrobiła, więc to wszystko się tak zbiera do tego. Jest prezes Świąci, który dwa lata z rzędu sukcesem takim ligowym się pochwalić nie może, tak? Ale jak patrzeć na to, że utrzymuje ten klub na wysokim poziomie, wbrew temu, co piszą różni dziennikarze w różnych periodykach czy w internecie na temat tego, że w przyszłym roku to ten skład się już rozpadnie i jeszcze nie zaczął się sezon 2022, a dziennikarze wiedzą, kto gdzie pójdzie po sezonie 2022. Być może gdzieś tam jakieś ziarenko prawdy jest, być może jakieś roszady będą. Natomiast no, utrzymanie klubu, którego budżet to też jest kilka milionów złotych, znalezienie na to sponsorów i partnerów, żeby to wszystko utrzymać, to też jest trudność. Natomiast, co jest najważniejsze w tej całej zabawie, nie ma owszem sukcesu tego drużynowego, ligowego i to na pewno troszeczkę, może nie to, że boli, ale na pewno jest to takie trochę przykre dla sympatyków, ale sukcesy juniorskie. Pomnieliśmy o Kubie Miśkowiaku, ale przecież jest Mateusz Świdnicki następny w kolejce. Jemu brakło kilka punkcików, żeby być wicemistrzem świata. Tak? Całe to zaplecze, które jest zbudowane, drużyna Under 24, która się buduje, tak? To też jest grono bardzo młodych i Polaków, i zawodników zagranicznych. Talent rosyjski na miarę ponoć Artioma Łaguty pozyskany. I to nie są kontrakty na rok, na dwa lata, tak? Więc jeśli dzisiaj nie było tego sukcesu, to przynajmniej dzisiaj możemy powiedzieć jedno. Prezes ma stabilny budżet, bo jeśli dzisiaj pojawia się informacja, że młody Anglik ma zasilić drużynę Under-24, chociaż był dogadany z zupełnie innym klubem, tak jak Ekstraligi. Ale dlaczego idzie do Częstochowy? Bo Jason Doyle mu powiedział, że to jest dobry klub. On nie znalazł z nim miejsca, bo tak się to ułożyło, ale on mówi, że iść do Częstochowy, bo to jest dobry klub, tak? To znaczy, że jest stabilność finansowa i jest zbudowane zaplecze. Od minitoru poprzez 250 do 500 i nie ma tego sukcesu, ale być może za rok, już za dwa zacznie to błyszczeć jeszcze mocniej, już w seniorskich zawodach także,
przez budowę właśnie, przez budowę tego zaplecza, a może brakowało po prostu tylko też trochę dyrygenta. A taki dyrygent jest i ja w niego bardzo wierzę, bo Lew Kędziora to jest wykwintny gracz i naprawdę potrafi wiele zrobić, więc być może tego też brakowało, tego błysku. No i prezes Świącik też tego dyrygenta zmienił i mam nadzieję, że to już też przyniesie te efekty ligowe, zwłaszcza, że 6, a nie 4 zespoły zaczynają walkę w play-off, więc niektórzy mówią, że będzie mniej atrakcyjnie, ale może wręcz przeciwnie, bo każdy dostanie szansę prawie, że no. To ja wszystkich tych ludzi, których ty wymieniłeś, postawiłbym na trzecim miejscu podium. Tak jak powiedziałem, na pierwszym duet Cygan-Świerczewski, natomiast na drugim no, musimy wspomnieć prezes Artur Szymczyk, bo to też jest ogromne osiągnięcie. Raz, że awans do pierwszej ligi, a dwa, że tej drużynie się wciąż chce i że ona tak dobrze się prezentuje, choć nie zagrała ani jednego meczu w tym sezonie u siebie. To naprawdę bardzo duże osiągnięcie, czego prezesowi serdecznie gratulujemy. Tomku, kolejna kategoria, która jeszcze w poprzednim roku nazywała się zawód roku, ale ty wtedy mówiłeś, że nie chcesz mówić o zawodzie, nie chcesz mówić o rozczarowaniu. No to nazwijmy ją mogło pójść lepiej. No i co, tutaj Włókniarz Częstochowa jednak zwycięża, bo liczyliśmy na troszkę więcej niż to, co było w tym roku? Na pewno wszyscy marzą no, o tym, żeby były nie tylko play-offy, a żeby był medal i to z tego najcenniejszego kruszcu, bo ja przypomnę, że no, nie wypominając ci wieku, byłeś bardzo młodym człowiekiem, jak Włókniarz zdobywał ostatnie złoto w drużynowych mistrzostwach Polski. Panie tak? Tomasz, może na stojąc tak troszkę ponad ten stół. Więc jakby no, nie wiem, czy gdzieś tam to tak dobrze pamiętasz, chociaż ja do dzisiejszego dnia gdzieś tam mam kasetę, bo wtedy jeszcze się na kasetę nagrywało i mam gdzieś tam nagrany ten materiał na dysk. Jak razem z operatorem, który już wiele lat u nas nie pracuje, ale go pozdrawiamy, mieszka w Irlandii i robiliśmy finał tych. Ja się wtedy też trochę uczyłem kręcić, to było 18 lat temu. No i 18 lat mnie, to już wtedy ludzie, którzy się rodzili, dzisiaj są dorosłymi ludźmi, tak? No więc brak jest tego sukcesu, brak jest tego złota i o tym wszyscy myślimy. I to nie jest może jakieś takie rozczarowanie, co taki trochę, myślę, trochę taki smutek, że się nie udało, że gdzieś tam się wydawało, że może powalczymy o to mistrzostwo Polski, a nie udało się. I to jest takie, może mówię, nie rozczarowanie, co taki smuteczek. No, była szansa, była możliwość, a się jednak nie udało. A kto inny był w tej pierwszej czwórce, kto inny te medale rozdawał, no ale my się wspinamy, więc zawsze może być powiedzieć, że jeszcze gdzieś tam nam zabrakło kroczku, no ale można się tak pocieszyć troszeczkę, jak się czuli kibice Unii Leszna po paru latach królowania, jak z wysokiego konia spadli z łoskotem ogromnym na czwartym miejscu lądując, no tak na pocieszenie byli w play-offach, ale to nie wiem, czy lepiej nie być troszeczkę smutnym, że się nie weszło do play-offów, czy lepiej po paru latach dominowania wylądować na czwartym miejscu, więc jaki pozytyw w tym znalazłem? Ja bym przede wszystkim wybrał te parę lat dominowania z tego wszystkiego. Dobrze, to tak na koniec, bo już niestety czas nam dobiega końca. Zapowiedź roku przyszłego, ale żeby to skrócić, to Tomku, taki jeden odważny typ odnośnie tego, co może się wydarzyć w przyszłym roku, co tobie się marzy. A co mnie się marzy, tak jak powiedziałem, po 18 latach, a wtedy już będzie 19 lat, bo to będzie 2022 rok, że po 19 latach być przyfetowani Mistrzostwa Polski, bo zacznę się starzeć coraz bardziej i nie będzie mi się chciało fetować. A ostatnie fetowanie było sympatyczne zarówno na stadionie, jak i później było miło, sympatycznie wspominamy to do dzisiejszego całe dnia. Całe fetowanie pamiętasz? Czy tak całe, 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 całe fetowanie pamiętam, wiem gdzie się odbyło, odbyło się pod Częstochową, nie powiem gdzie, ale odbyło się pod Częstochową. I bardzo bym chciał, żeby podać osobiście następcy prezesa Maślanki, czyli Michałowi, teraz podać rękę i pogratulować mu Mistrzostwa Polski. I to jest moje takie największe marzenie, bo jestem sympatykiem tego sportu największym, myślę. Natomiast oczywiście, no cóż, po kolei krótko. Najmniej powtórka tego, co zrobił Raków w zeszłym sezonie, najmniej powtórka. Awans do pierwszej ligi siatkarzy AZS-u.
z takich rzeczy, które można. No i cóż, Skra, żeby się utrzymała i zagrała, przede wszystkim zagrała na własnym boisku. No i cóż, no i Częstochowianka, no niech nam strzeli jakąś niespodzianką. No i to tyle, co można powiedzieć. Takie wszystko jest możliwe, realne. Włókniarz jest do tego przygotowany. Tylko kwestia szczęścia i kwestia tego, żeby to wszystko poukładało. Raków też. Częstochowianka ma zaplecze finansowe, a AZS jest na prostej drodze. Teraz tylko życzyć mu, żeby się znaleźli ci, którzy chcieliby powiedzieć: dobrze, to jak wy awansujecie i będziecie tak doskonale dalej grać, to my tu wyłożymy pieniądze na tą zabawę. Tak? I to jest taka klamerka, która zapnie ten projekt. No to niech się stanie, szanowni państwo. Ja tak od siebie tylko mogę dodać, że Tomek a propos Rakowa mówi najmniej powtórka z ubiegłego roku, no to ja powiem: życzymy sobie Mistrzostwa Polski Rakowa Częstochowa. Jakby się zdarzył dublet, to w ogóle myślę, że fetowania tutaj nie byłoby końca. Dziękujemy państwu za ten bardzo dobry w częstochowskim sporcie rok. Życzymy równie udanego, a może nawet lepszego roku 2022. No i przede wszystkim życzymy takiego spokoju, żeby COVID nam wszystkim odpuścił i żebyśmy razem mogli się cieszyć. I to się zaczynam bać, bo jak nagrywamy ten program, to jestem po rozmowie ze specjalistą z bardzo ciętym językiem zresztą. A po tym, co słucham, to jeśli pan minister już zaczyna mieć obawy, to ja też zaczynam mieć obawy, czy niestety będziemy oglądać przynajmniej na początku roku niektóre mecze na żywo, bo padły takie słowa. Ja mówię to oczywiście bardzo poważnie. Być może tak nie będzie, ale padły takie słowa, że będziemy musieli podejmować ostrzejsze decyzje i patrząc na to, co się dzieje w Europie, no oby tak się to nie sprawdziło, żebyśmy mogli mecze te w hali, bo to jest pierwsza rzecz, bo wiosna to już co innego, kiedy żużel, kiedy piłka się kończy. Tego sobie życzmy zdrowia przede wszystkim, a te sukcesy to pewnie jakoś tam, mam nadzieję, przyjdą. Do siego roku, do zobaczenia w przyszłym roku 2022. Zatem jeszcze raz dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.